Ja jestem spodniolubna. Jakoś tak nie przepadam za krótkimi sukienkami. Ale wszystko, co jest takie konkretne i długie, to lubię. Zależy latem bardziej na luzie, czyli bardziej kolorowo rozświetlone. A zimą tak sobie spokojnie, raczej stonowane. Pół na pół, bo wiadomo, kobieta jednak dobrze się czuje w sukienkach, ponieważ jest to kobiece i możemy troszkę pograć swoją zmysłowością. A w shortach jest po prostu wygodnie. Ja jestem bardzo sukienkowa i bardzo lubię sukienki i właściwie jak się wybieram w podróż, to zabieram 3-4 sukienki i jestem ubrana. Długie sukienki do samej ziemi, zwierne kolory, kwiaty i myślę, że takie krótkie topiki, które gdzieś tam podkreślą brzuch i dodadzą takiego seksapilu kreacją. Myślę, że to zdecydowanie mój numer jeden w mojej szafie. My pomimo tego, że jesteśmy w świecie muzycznym, oczywiście mamy też kontakt z tym światem mody na co dzień. I to jest super, bo nie ma nic piękniejszego niż zabawa modą na scenie. Tam rzeczywiście można sobie pozwolić na bardzo wiele. Jest dziko u nas. Ja sobie cenię w strojach przede wszystkim wygodę. Bardzo nie lubię sztywnych ubrań. No i ponieważ jestem takie mam lekkie ADHD, no to też w różnych czynnościach ten strój nie może mi przeszkadzać. Ja uwielbiam czerń. Czerń jest właściwie takim kolorem, który jest kolorem magicznym, zmysłowym, też takim bardzo przyciągającym, ale też z klasą. Ja jestem też artystą, w związku z czym odrobinę więcej mi można. Proszę się na tym absolutnie nie wzorować i nie przechodzić w metalowych butach albo w czerwonych włosach do pracy do banku. Ja dużo mam właśnie takich klasycznych, prostych rzeczy na co dzień oraz na wizję. Ja bardzo lubię proste wzory, takie, które trochę ukrywają człowieka, a nie eksponują go. Chciałabym, żeby w tym, co robię, eksponować raczej twarz i nade wszystko słowo.